Centrum Kultury i Sztuki odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego Tczewskiego Uniwersytetu III wieku. Była to już 12. uroczystość zakończenia roku akademickiego Tczewskiego Uniwersytetu III wieku, który powstał w 2005 roku. Spotkanie z udziałem prezydenta Tczewa, wicestarosty oraz zaproszonych gości i zaprzyjaźnionych osób odbyło się w Centrum Kultury i Sztuki. Oczywiście nie mogło zabraknąć słuchaczy, którzy mieli okazję wysłuchania wykładu Marka Moszyńskiego, wiceprezesa do spraw nauki Polskiej Akademii Kosmicznej na temat „Po co Polsce aktywność w kosmosie?”. No właśnie, po co? Jednym z tak zwanych celów strategicznych naszego rządu jest udostępnienie szerokiej publiczności, szerokiemu gronu ludzi produktów, które pochodzą z zdjęć satelitarnych, bo te produkty mają najczęściej właśnie taki charakter dla społeczeństwa. One nie mają takiego charakteru stricte naukowego, bo są gotowymi produktami, które mogą ludzie używać. Przecież Państwo wiedzą, że już ta prognoza pogody klasyczna jest coraz bardziej dokładna, a to właśnie dzięki zdjęciom satelitarnym i przetwarzaniu tych obrazów. W minionym roku akademickim 256 słuchaczy Uniwersytetu spotkało się na wielu wykładach, realizowało też nowe projekty, o czym przypomniała Maria Banna, przewodnicząca zarządu TUTW, podczas swojego wystąpienia. Miniony rok akademicki obfitował w wiele wydarzeń. Stworzyliśmy jako innowacje, wprowadziliśmy teatry. Zespół 13-osobowy stworzyliśmy, wystawialiśmy sztukę pod tytułem Dziwne materii pomieszanie. Związana to była z obchodami roku Sienkiewiczowskiego. W tym roku kolejny projekt został napisany. Również będzie to projekt pod nazwą ogólną Aktorzy III wieku. A jakie były wykłady, jaka tematyka dominowała? Czyli tak, wykłady prozdrowotne na pewno, społeczne tak. Historia, kultury też. No, bezpieczeństwo przede wszystkim, prawo. Uczestniczyliśmy w takich spotkaniach z psychologiem. Słuchacze uczestniczyli również w Forum Inicjatyw Społecznych w zajęciach związanych z obsługą komputera. Podczas uroczystości Maria Banna podziękowała za długoletnią współpracę Stefanowi Kukowskiemu, przewodniczącemu Senatu Tczewskiego Uniwersytetu III wieku, który po kilkuletniej działalności i zasiadaniu w dwóch jego kadencjach złożył rezygnację. Jaki był powód tej decyzji? Dwie kadencje w zupełności starczy na każdym urzędzie. Trzeba dać po prostu nowym ludziom, żeby mogli się wykazać. Po drugie i najważniejsze, to zostałem poproszony o wstąpienie do Senatu Uniwersytetu III wieku po to, żebym stworzył odpowiedni wizerunek. Nie wszystko jest moją zasługą. Wprowadziliśmy indeksy, co jest rzadkość na uniwersytetach III wieku. Wprowadziliśmy dyplomy ukończenia na wzór dyplomów, tak samo jak indeksy, z lat 70. Logo, papier firmowy, jak przygotowanie dziesięciolecia Uniwersytetu III wieku, jak chociażby togi dla Senatu. To wszystko budowało po trochę wizerunek Uniwersytetu. Powszechnie uważa się Tczewski Uniwersytet za największy i najbardziej dynamiczny. Stefan Kukowski podkreślił, że nadal będzie współpracował z Uniwersytetem. Składając rezygnację parę miesięcy temu, podkreślam i nadal to podtrzymuję, że jeżeli będzie taka potrzeba, nadal z Uniwersytetem III wieku będę współpracował.